Cześć! Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak przenieść grafikę na gołe ciastko przed wypieczeniem. Do czego posłuży, powiem Ci w dalszej części, a na razie co potrzebujemy. Ciasto piernikowe, wykrawaczkę bądź plakietkę albo zwyczajny nóż do wycięcia formy. Potrzebujemy szablon z grafiką, który naniesiemy na ciastko, szeroki pędzel i kakao, czarne gorzkie kakao, oczywiście wałek, mąka do podsypania i stolnica, na której przygotujemy ciasto. Po wypieczeniu powstanie takie ciasteczko. Kolor kakao wzmocni się znacznie w temperaturze wysokiej w piekarniku. Zaczynamy oczywiście od rozwałkowania ciasta. Podsypujemy sobie stolnicę mąką, żeby ciasto nam nie przywierało i rozwałkowujemy wałkiem na wysokość ciasta około 4 mm. Wałek, którym wałkuję, nazywa się Joseph Joseph. Jak widzisz, po brzegach ma obręcze. Te obręcze pozwalają mi wałkować ciasto na taką wysokość, na jaką sobie ustawię. Polecam Ci ten wałek, zwłaszcza jak jesteś początkująca i jeszcze nie masz wprawy w jednakowej grubości ciasta. Następnie bierzemy szablon, nakładamy go na ciasto, delikatnie dociskając, tak aby szablon przylgnął do ciasta. Bierzemy kakao i szerokim pędzlem delikatnie nanosimy kakao w miejsca, gdzie szablon ma wycięcia. Przeciągamy delikatnie po całości, tak aby równo nanieść to kakao. Nanosimy tyle wzorów, ile potrzebujemy wyciąć ciasteczek. To jest naprawdę fajna opcja, bo na jednym rozwałkowanym cieście możesz obok siebie ułożyć kilka, a nawet kilkanaście takich wzorów, przygotować je wcześniej, a później tylko wykrawaczką je wyciąć. Po posmarowaniu kakao ściągamy szablon i w tym momencie zaczynamy używać wykrawaczki. Jeżeli nie masz foremki do tego szablonu, możesz wykorzystać jakąś inną foremkę, gdzie ten wzór się zmieści, bądź jakąś plakietkę, albo możesz wykorzystać nóż i zrobić dookoła obrys. Pamiętaj tylko, aby nóż był bardzo ostry. Możesz również wykorzystać do tego skalpel. Wycinamy ciasteczka i delikatnie podnosząc je ze stolnicy, przenosimy na blachę do pieczenia. Ciasteczka wypiekam na macie perforowanej, dzięki której wszystkie spody tych ciasteczek są równiuteńkie. Piekę 10 do 15 minut w zależności od wielkości ciastka. I teraz dokładnie po tej grafice możesz wylukrować każdy element na ciasteczku po kolei. Dziękuję, po więcej zapraszam na Słodki Dekor.